Nieduży europejski kraj. 7 razy mniejszy od Polski, z dwukrotnie mniejszą liczbą ludności. Rzadko obecny w serwisach informacyjnych, choć kluczowy dla zrozumienia mechanizmów proaborcyjnej propagandy. Zapraszam do Holandii i do kolejnego odcinka projektu LIFE. W Holandii obowiązuje jedno z najbardziej liberalnych praw w zakresie aborcji. Można tam wykonać aborcję na życzenie do 24 tygodnia ciąży. Warto przypomnieć, że z pomocą lekarzy wcześniak z 24 tygodnia może przeżyć. Prawo to obowiązuje w Holandii od 1984 roku, ale pierwsze kliniki aborcyjne w tym kraju powstawały dużo wcześniej, bo już w roku 1971. Właśnie ze względu na wykonywanie aborcji na życzenie w drugim trymestrze ciąży, Holandia stała się już w latach 80. celem turystyki aborcyjnej z całej Europy. Przyjeżdżały do niej kobiety zarówno z Belgii, Francji i Niemiec. Obecnie rocznie aborcji poddaje się około 29 tysięcy holenderskich kobiet, a rodzi się około 180 tysięcy dzieci. Oznacza to, że co siódme poczęte dziecko jest w tym kraju zabijane. Nas jednak najbardziej interesuje skala turystyki aborcyjnej. Z oficjalnych danych wynika, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat liczba cudzoziemek decydujących się na aborcję w Holandii widocznie spadła. Z 20 tysięcy aborcji w 1995 roku do kilku tysięcy aborcji rocznie obecnie. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi w nachalnej promocji turystyki aborcyjnej, to prawie na pewno chodzi o pieniądze. Po zmianie prawa, czyli wyeliminowaniu z polskiego porządku prawnego tzw. przesłanki eugenicznej, skrajnie lewicowe środowiska jeszcze intensywniej promują Holandię jako aborcyjny raj. To nie nowość. Może pamiętacie Państwo holenderski statek, na którym dokonywano aborcji, a który przypłynął do nas już w roku 2003? Naiwnością byłoby sądzić, że wysyłanie polskich kobiet do holenderskich klinik po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest spontaniczną, oddolną akcją i zbiegiem okoliczności. Polska sytuacja jest tylko małym puzzlem w wielkiej aborcyjnej układance. Holenderskie kliniki już w 2017 roku planowały promocję i przyjęcie klientów brytyjskich. Przewidywano, że po Brexicie dostęp do aborcji dla cudzoziemek będzie na wyspach utrudniony. Proszę sobie wyobrazić, że już 4 lata temu zauważono, że można na tym zarobić naprawdę niemałe pieniądze. Stawka była wysoka, bo do Wielkiej Brytanii podróżowało prawie 4 tysiące kobiet rocznie. Jeśli przyjmiemy, że koszt jednej aborcji wynosił średnio 1000 euro, to w przypadku 4 tysięcy aborcji mówimy o kwocie 4 milionów euro do przejęcia. Promocja aborcji w Holandii to żadna pomoc dla polskich kobiet. To model biznesowy uzgodniony przez aktywistki na Amsterdamskim Festiwalu dla Feministek w 2017 roku. Trzeba dodać, że w samej Holandii toczy się ostra walka między klinikami aborcyjnymi a lekarzami pierwszego kontaktu, którzy chcą przejąć rynek aborcji farmakologicznej. Do tej pory można je wykonać tylko w szpitalach i klinikach, ale lekarze domagają się prawa do przepisania tabletek poronnych w gabinetach. Kilka tygodni temu do parlamentu holenderskiego wpłynął gotowy wniosek o zmianę tzw. 5 dni do namysłu. Holenderskie prawo wymaga pozostawienia kobiecie 5 dni do namysłu między wizytą lekarską, na której omawia z lekarzem chęć wykonania aborcji, a samym tzw. zabiegiem. Prawo to uchwalono, aby chronić kobiety, a nie utrudniać im dostęp do aborcji. Wprowadzono je, aby chronić kobiety przed przymuszaniem do aborcji przez partnerów, rodzinę, przez gangi zmuszające kobiety do prostytucji. Ale środowiska proaborcyjne nawet tę niewielką ochronę chcą kobietom po prostu zabrać. Co mówią? Że Polek nie stać na zamieszkanie na tydzień w Holandii. Że namysł jest tu zbędny, bo przecież aborcja to taki sam zabieg jak wyrwanie zęba. Jednak w rzeczywistości i tutaj chodzi po prostu o pieniądze. Kiedy kliniki tracą dochody z powodu wzrastającej popularności aborcji farmakologicznej, szukają jak najwięcej zagranicznych klientek. Mirella Burman, lekarz ogólny w Amsterdamie, powiedziała w styczniu dla jednej z amsterdamskich gazet, dziennika The Volkskrant, następujące słowa. Tak, klinikom aborcyjnym grozi utrata sprzedaży, jeśli wszyscy lekarze zaczną przepisywać pigułkę aborcyjną. Jest to uzasadniona obawa, dla której musimy znaleźć rozwiązanie. Osoby promujące kliniki w Holandii to raczej rodzaj agentów handlowych niż osoby działające na rzecz praw kobiet.
Przyglądając się aktywnym grupom proaborcyjnym, które z tak wielką energią promują zabijanie, nie trzeba pytać, komu chcą pomóc. Warto zapytać, kto na tym zarobi. Zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej i kanałów w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.